W Asyżu z udziałem papieża odbyła się dziś międzynarodowa konferencja zatytułowana Ekonomia Franciszka. Do Asyżu przybyli dziś młodzi ludzie ze 120 krajów świata. Ich uczestnictwo w konferencji to odpowiedź na apel Ojca Świętego Franciszka, by wypracowali nowy model gospodarki. Wielu uczestników spotkania interesuje się ekonomią bądź prowadzi już działalność gospodarczą. Ojciec Święty Franciszek apelował dziś w Asyżu, aby zmienić gospodarkę, która zabija, w gospodarkę życia i pokoju. Wskazywał, że nowa ekonomia inspirowana postacią Świętego Franciszka z Asyżu może dzisiaj i musi być ekonomią przyjazną ziemi i ekonomią pokoju. Do tego potrzebna jest jednak radykalna zmiana systemu rozwoju. Papież mówił m.in. o potrzebie transformacji ekologicznej i ekonomicznej. Apelował także, aby nie zapominać o pracy i pracownikach. Zachęcał młodych ekonomistów do tego, by dokonywali konkretnych wyborów i nie poprzestawali na samych ideach. Ojciec Święty mówił o niepokojących zjawiskach wśród społeczeństw na Zachodzie. Wspólnoty stają się tam coraz bardziej kruche i rozbite. Rodzina, jak wskazywał, w niektórych częściach świata przeżywa głęboki kryzys, a wraz z nią przyjmowanie i ochrona życia. Papież przestrzegał młodych przed konsumpcjonizmem, który, jak mówił, nie jest w stanie wypełnić pustki w relacjach międzyludzkich. Tu także jest wiele niepokojących zjawisk. Ojciec Święty podkreślał, że przede wszystkim młodzi ludzie cierpią z powodu braku sensu życia i niepewności. Wskazywał na wzrost frustracji, rozczarowań i samobójstw. Na zakończenie spotkania w Teatrze w Asyżu papież podpisał opracowany przez uczestników kongresu Pakt na rzecz zrównoważonej gospodarki.